No jednak mamy jeszcze chwilę czasu, więc spróbujemy poprawić tę sesję. No, widzę, że jakieś misji nie odebrałem wcześniej. Potem przy okazji zrobimy. Tysiące uszkodzeń trzeba zadać. Doświadczenie. Gramy. Teraz poprosimy 3 bitwy, w każdej po 1000 damage'a i będziemy zadowoleni. Z której strony? Z fajnej. Zastanawiam, czy bronić w linii 1, czy jechać w linii 0. Jadę w 0, w razie czego się przestawię na 1. Nie wiem, czy tam przyjedzie ten RL z OXP, czy nie. Tego RCK-ta.
się chyba skończy. Ja pierdykam, nie zauważyłem go. Tunelowe widzenie. Ależ to skasztaniłem. Skończyłbym sobie ich tutaj na tym podjeździe, nie zauważyłem go. Ale bieda, ja cię kręcę. Dobra, chodź kawulc. Coś tam się da wybadać. Z tym taranowaniem to jest scena jakaś. Ukończymy ją za rozkaz. Coś to chyba nie działa. Czy art? Nie mam prawa jechać na środek niestety. Zrobimy tak, pojedziemy w E2. Ciekawe, czy się uda. Arty by mnie zaklupały tam po prostu. Zaczyna się strzelanie po swoich. No i tak się skończyło rumakowanie. Te 67, co na jakiegoś busta chciała wjechać. Przyjechałem tutaj, żeby się z artami nie bić, no to, żebym się nie bił.
Te 80 trzeba było zignorować i jechać po prostu, Tak by mnie nie przebiła. Dojechałbym za osłonę górki. Dawno tej mapy nie graliśmy. Jedziemy tutaj na spota w G5. Może będzie w co strzelać. Jeżeli coś będzie jechało na tutaj na tą flankę w linii 1-2. Shit, Arta. Pieprzona Arta. Po pierwsze rozjazd tamtych drużyny taki, że niech szlak trafi, przeciwnie zaskoczyli mnie zupełnie, nikt tak nigdy nie jeździ. Więc nie ma specjalnie się gdzie chować. To jeszcze oczywiście Arcina. Dwa razy się nie odbił od niego wcześniej, to bym go skończył, nie zabiłbym, nie? To był taki jolo ciężki. Ciężki jolet. Wiem, czemu mi się tak wydaje, że tak wolno skupia działo na te 28. Po prostu przyzwyczaiłem się do Mardera, bo na nim dużo bity rozegrałem. A on skupia błyskawicznie.
No nie ma sensu jechać. Taki spotter ze mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyspotowanych. No, WR-ki przynajmniej do góry idą. Co tu przyjedzie na górkę w C1? C67, Lago, Covenanter. No dobra, tutaj pojedziemy. Może zawsze się ktoś na tych torach tam gdzieś pojawia. Po długości te deki. Uciec zawsze zdążę, bo ten mobilny czołg jest. Anemix ze stokową wieżą wygląda jak ufok. Takie triko, tak? To było sprytne. Nie jakoś bardzo, ale... Jak się ustawię, tam przynajmniej zaświecę, coś jedzie. Moja drużyna to tak widzę. Jolo! Anemix z wodogłowiem pojedzie nam świecić. Śmiesznie wygląda z tą wieżą stokową. Gdzie są wrogowie w ogóle? Przełamali się tam przez ciężkie? Tak mnie zrobił. Stara koza z klanu Acer. Oglądamy cię, panie kolego. Lubi mnie losować na tą mapę chyba tym kawulcem. To już jest chyba trzecia albo czwarta bitwa.
dzisiaj druga na pewno, nie? Wiesz, a to łata, co ten KV-1 się tak nie umiał przeze mnie przebić. Nawiązaliśmy znajomość, tak? Zmieniam się na Golda, jakby to IS-2 się tam pojawił. Strzelb side scrap. Prosto w paszczę. Tam się tak wbił. Dupa, teraz już nie mam za bardzo jak tam walczyć. A ten IST na co czeka? Za mało. 120 też, żeby się przez bok przestrzelić. Co za po prostu... Tylko czemu to ja kapałem jedynkiemką, mamy walczyć z ISem drugim? Czemu nasz IS tutaj nie przyjechał?
Znaczy nim ten T67 mnie interesuje. Pokaż to się. O, tak, jesteś cwany. Dobra. Poproszę jakąś normalną drużynę. Taką, która przynajmniej się porówno rozjedzie na flanki. No i teraz tak, pojadę tutaj, a z drugiej strony będzie PZ1C, to po prostu wyjedzie i mnie zje na magazynek. Gdzie tu jeszcze można podjechać na takich tierach? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. W ogóle będzie to być jakaś szalona gra, bo to jest strasznie lekki skład, więc to się wszystko rozjedzie jak szarańcza. Zagramy tym jak medem bezobrotowej wieży. Po prostu z tej strony nie ma takiego miejsca, gdzie można byłoby tak stanąć sobie i sobie spokojnie pykać, nie? Z tamtej strony też trzeba sobie tutaj gdzieś stanął, nie pykał na tą stronę, a z tej strony nie ma za bardzo jest takie miejsce. Zaświeci się. Czemu się nie świeci? Teraz sobie wyobraźcie, że ktoś ma zainstalowaną tundrę, czyli nie ma w ogóle drzewek na mapie. To jest śmiech na sali. Jak wygląda poziom trudności gry wtedy? Fajnie, że mnie depresja nie puszcza. Jeszcze będzie szalona gra, tam w naszym kapie jeżdżą. A, cię wyczułem, Marcin. Co działa.
wynik nie poraża, ale chwała Bogu, że w ogóle przeżyłem. No nie lubię grać na tych tierach. Jak losuję takie właśnie trójki zapierdzielawki. To jest najbardziej chaotyczna bitwa, jaka może się tylko komuś spodobać. Kurde, bo jakiś spotter spotnął ten przejazd tutaj. To można parę bułek wsadzić. Za niski, krzaki mi zasłaniają, nic nie spotkam. Jasne, zabiłem murek. Sensu to też jeszcze się tam zrobił. Bo coś się rozbiło od niego.
O, żadnej flance by nic nie zrobił. Bo to zabrakło. Wszystkie czołgi można było obić po drodze. Rozjazd standardowo G9, a potem będziemy patrzeć, co się będzie działo. Zobaczymy, ile przyjedzie czołgów na tą flankę. Zawsze jakieś przyjeżdżają. Jeden dobry spotter i Churchill czy nie dojedzie do zamku. Zaświecicie? Nic nie przyjechało? Niedobrze, znaczy gramy na drużynę fioletów. Nic nie przyjechało, popatrzcie. Ale co śmieszniejsze, to nic nie puszuje na zamku. Jest KV. KV! Bicie na niego znaleźć w ogóle. Dobra, a ci tutaj zaraz będą kuszować, to się pewnie nie zajmiemy. Marder. Był. Gdzieś kawałek jeszcze. Pierdziele, trafię go.
złapać. Ciebie czekał, tylko się grzecznie tu poparzę. Stąd nie boję się tej też 67, bo tak samo się pod innym kątem ustawi. Właśnie tej też 67. Zaraz przyłożę. Musimy go objechać od tyłu.
kurde, fix, miałem go. Z tą artą na dupie to się tak... Człowiek się spieszy. Zabiją go. Musisz, chłopie, jechać na niego przed ciebie i go rozwalić, bo przecież w tym wypadku on ci będzie świecił, chłopie. Cały czas ci będzie świecił. Nigdy nie uzyskasz na nim przewagi. Wszystko, kurwa, jak krew w piach. Zaświecony. Raz ci arta przyłoży i poptoka. Fuks piękny. Chwała Bogu, że Su-5 tak kiepsko strzela. Kiepsko. Arta im tą bitwę wygrała. No jedziemy strzelać na flankę medów. Trzeba tą flankę szybko będzie przepchnąć, przełamać i się bronić przed ciężkimi. Bez przesady, jak ja tak chciałem trafić. To musiał poczuć. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał.
flankę, domykamy. Na full. Chyba, że go nie przedziurawiłem więcej niż raz. Dzisiaj mam dzień grania na niebiesko. Jak w pysk strzelił. Dobra, gramy dalej. Patrzcie się, to jest... Trafię go. Normalnie blindowali w tego KV1, że nie bardziej w lewo bym miał wrywo. Przeciwnik!
Jemu polosowało, by nie. Light go za dziubie. Po 50. Boże, co za bezużyteczny bot. Jeszcze bokiem stał do niego. Ma pancerz z przodu przy ciebie na przedniej płycie, że ja pierdykam, staję z bokiem. To po prostu... Wspomniałem fakt, co on tam robił do końca bitwy. 19 strzałów, 5 trafień. Zastanawiam, czy się nie ustawię tutaj, na tych, co będą jechać na zamek, a potem się przestanie. Trafik nasz chyba pojedzie tam, więc by ich zaświecił. Co ten Chafik zrobił? Co to był za Jolo Chafik? Nie chcę Jolo Chafiku, chcę zwykłe Chafiki. Chafiki, które umieją grać. Zaświeć mi tam coś, ktoś. RNG. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Thank you.
Pierdykam. Zablokowana droga, to umiera. Tutaj takim dołkiem jedziecie, nie widać was. Dobrze, jak gdzieś naciera, będzie się nacierać na to, to ten dym. Z autoaima strzelał do mnie, dlatego się ustawiłem pod takim kątem, żeby rykoszetował ode mnie. Masterka wpadła. Też ładnie. Ale po co mnie do Flutonu zaprosił? To jest ciekawe, na tej mapie moje M, czyli muszą zwalczyć Matyldę. Powodzenia. Jak ktoś im będzie spocił, to tak, bo M, czyli ma zajebiste działo. M, czyli ma działo identyczne jak plujka na T40, więc praktycznie na swoim tierze wszystko przebija, tylko on nie ma obrotowej wieży, nim się gra jak Tedekiem. Mało tego, on świetno ma depresję, co z tego jak mu wystaje pół czołgu na górę. I działo ma, jeżeli dobrze pamiętam, po prawej stronie, więc w zasadzie chcąc coś grać i wyjeżdżać, trzeba wyjeżdżać przez prawe rogi, tak? A nie przez lewe, bo jak będziecie wyjeżdżać przez lewe, to najpierw będzie widać wasz czołg, potem długo nic i dopiero potem wasza lufa wyjedzie. A tak poza tym to fajny czołg.
nic nie ma. Na mojej flance zresztą też nic nie ma, trzeba sobie uciekać. Teraz coś przyjedzie od linii 1-2 i... Tru-tu-tu, magazynek nie ma. Kąta pod poradnik. Te wszystkie czołgi są tak naprawdę. Mnie zabija. Pojazd przeciwnika zniszczony. Cel zamierzony. To musiał poczuć. Kolejna niebieska bitwa. Kolejna. Dzień niebieskich bitew. Dobra, jeszcze dwie bitwy i kończymy.
pytanie za 100 punktów. Co mnie tu spotło? Co mnie tu spotło? Działa na lewo i na prawo od działa w KV-1, ma 110 mm penetracji, tam się da wbić. Oczywiście z tej odległości na APK bym się nie wbił, ale na placerach już jak najbardziej. Nie wywróć. Pierdykam. Żem się źle obrócił. Spokojnie zdążył dwie dwa strzały oddać. Stójże tam. Kolejna niebieska bitwa. No to chyba fiolet będzie 810, tu jest po fiolet. No i ostatnia bitewka i starczy tego dobrego. Przynajmniej zwycięstwa żeśmy sobie wyciągnęli, bo zaczynaliśmy od 40% po 10 bitwach. No ale jak sami widzicie, chcąc zrobić wyniki, nie możecie grać jak typowy Tedek, czyli stać gdzieś z tyłu na drugiej linii. To nie wystarcza. Trzeba się ruszać. Na początku kampimy jak przystało na TDK, a potem trzeba już latać ze fragami i obrażeniami. Dlatego właśnie jak macie ciężkiego TDK, to już nie jest taki hopsiu. A z drugiej strony ciężkim TDK-iem jedziecie na spotkanie ciężkim czołgom, tak? Wtedy macie z reguły potężne działo i z kawałkiem pieprznięcia.
To już był typowy YOLO. Pojechał i się rozbił. Już bardziej YOLO nikt nie może być. Nic mi tu nie przyjechało? Trafię. 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 Głupia ta bitwa. Teraz zjechali, jak mnie już tam nie ma, nie? Czekaj, tam jeszcze gdzieś jest pak. A nie, on jest na drugiej flance, dobrze. To z górki na pazurki. No przyjebany! Skąd wiedział, że nadjeżdżam? Przecież nie świeciłem się. Złapał mnie na gąskę przed ciebie i mnie na tej gąsce trzymał przed ciebie. To jakiś pros jest, czy co? Tylko co by tu pros robił? Ja się postawiłem na gąsce przed ciebie, on mnie zaraz znowu zgąskował, na ciebie obrócić zdążyłem. Co to za koleś w ogóle? No, szybciej grajcie w coś, panie. Sexton się jeszcze utopił. Nasz. Co za po prostu cymbał. Chociaż może się po prostu obracał i wpadł, no to też tak może być. Nikt, kurde, się nie topi w wygranej bitwie, nie? Jedno mnie zastanawia. Koleś kapuje sobie, ostatnia pozycja znana gracza jest tutaj i stoi do tej pozycji tyłem. To spoko w sumie.
szczęście LTP miał włączoną minimapę. Ale i tak muszę zobaczyć tego zawodnika, który mnie tak zrobił. A zrobił mnie zawodowo. Tylko nie wiem skąd wiedział, że nadjeżdżam. Chcę sobie oglądać jeszcze raz, czy cię, może się zaświeciłem, ale... Chyba nie. Taki zbieg okoliczności. Może się po prostu cofał za górkę, a nie umie się cofać bez opatrzenia do tyłu. I dlatego wyjechałem na niego. Był już na mnie obrócony i strzelał po gąsce, bo widocznie przecież tak go depresja puściła. Bo nie chce mi się wierzyć, że mnie tak zrobił jak dzieciaka. Dobra, słuchajcie, 25 bitew rozegraliśmy dzisiaj. W poprzednim odcinku widzieliście pierwsze 10, teraz drugie 15. Skończyliśmy na 2-2-3-2, czyli na niebiesko. Czyli na pewno oczekujecie ode mnie więcej. No ale nie dałem rady. No i 64% zwycięstw, więc całkiem fajnie. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda na tym. Na marterze. 67 spadło. 69 było procent zwycięstw na nim po 140, tak? Bitwa dobrze kojarzę. Jakoś tak to było. O, jak się fajnie zatrzymaliśmy. To jest samo bitwa, to 28 na marderze. Jeszcze tylko spójrzmy, na jakim poziomie oni są rozwoju. 88% pierwszego perka. Kurde, no to już niedużo zostało. Dociągniemy. Dobra, no to tym razem tam zafundowałem wam jedną masterkę, bodajże parę bitew pykło, parę bitew nie pykło w ogóle. Zobaczmy sobie może to, jak ten dzień wyglądał razem z... No i tak wygląda to nasze konto. I co my tu mamy? Na czołgach. 2710. Tyle mamy aktualnie na marderze 38T. Na KV jedynce 2000. Po 55 bitwach. Ale on jest z załogą z łapanki. No i dzisiejsze bitwy wyglądały mniej więcej w ten sposób. Zaczęło się ładnie. A potem zaczęło się już tragicznie. No i potem ta masterka, którą zobaczyliście w tym odcinku. To są z odcinka poprzedniego, to już są teraz z tego. Taki dzień niestety. Dobra, tyle z mojej strony. Jeżeli się wam podobało, to oczywiście łapka w górę, jeżeli jesteście od niej pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału, a ja się będę żegnał w takim razie i do zobaczyska. Trzymajcie się, hej.